spójrzcie, jakie schody wybudowały się u mnie na wiosce. One prowadzą do jakichś planet, widzicie? Tam jest jedna złota i jedna diamentowa. One są wyższe niż nasza kolejka górska, więc bardzo, bardzo ciekawe, co tam w tych planetach jest. Ej, ale gdzie ty jesteś? Gdzieś ty, Polas? Ja tutaj jestem. O, chciałem cię widzom pokazać. No, ty możesz powiedzieć... Możesz powiedzieć widzom, co na początek mają zostawić, no. Zostawcie łapkę w górę, wszyscy. W górę łapkę zostawcie. Dokładnie tak, słuchaj, potrafisz. Zrobimy wyścig na łapeczkę w górę do tych schodków, które tutaj się zaczynają. Także ścigamy się za 3, za 2, 1 i biegniemy, biegniemy szybko. To będzie szybszy wyklikający łapeczkę, czy my dobiegający do tych schodków. Co, jaki to start? Nie, ja powiedziałem, że jest start. Dobra, lecę, jestem, tak jest. Zobaczcie, są dwie planety. Jest jakaś budka z villagerem w środku. O, i wagoniki. Wagoniki były potrzebne, żeby wjechać do tych planet. To jak to robimy? On coś tutaj chyba potrzebuje. Tu są jakieś tabliczki. A, już rozumiem. 10 diamentów i jeden wagonik można wjechać. Tu czyli 10 golda potrzebujemy, patrz tutaj. Ej, czyli potrzebujemy po 20 sztuk, żeby obydwoje wjechać, nie? Bo tak samemu to ja się trochę cykam, bo to jest naprawdę wysoko. To nie? Tylko skąd my weźmiemy złoto i diamenty, powiedz ty mi. Kochaj, na spokojnie, ja wszystko mam załatwione, zaraz ci powiem, tylko na początek niech widzowie zostawią subskrybera takiego czerwonego jak moja bluzka, dobijamy 300 tysięcy, także klikajcie wszyscy bez wyjątku, bo ja sobie sprawdzę, kto kliknął, a kto nie. Także my tu podchodzimy do pana villagera. Panie villagerze, a nie obejdzie się bez tych diamentów? Nie. Nie, on mówi, że nie. Dobra, no to trudno. Ja mam kilofy w domu i mam kopalnię za domem. Może tam znajdziemy jakieś diamenty oraz złoto, także szybciutko biegniemy do mojego domku po kilofy i idziemy działać do kopalni. Wykopmy normalnie. Prowadź nas. Dawaj, tutaj w tą stronę, tutaj. O, garażem wejdziemy, szybciutko wejdziemy i mamy tutaj kilofa oraz kamienny mieczyk. Nie, kamienny mieczyk raczej się nie przyda, ale w razie nie co no, możesz sobie wziąć. Jakby tam potwory były czy coś, jakieś są później mi by się oddasz, zrespiły. Później mi oddasz. Dawaj, idziemy tutaj do kopalni. Kopalnia jest nowo otwarta, tutaj zaraz za moim domem, także daleko nie mamy. I jest, ej, mamy złoto, diamenty normalnie i szmaragdy, jesteśmy ogólnie bogaci. Co to za ludzie są? Skibidibi! O nie! Skibidibi mnie atakuje! Tak, Skibidibi, ja Steve'u widzę, co? Dobra, ja nie wiem, każdy widzi co innego. Dawaj, Skibidibi, musimy pokonać ich! A macie rozwalam was! Tak jest, padajcie! Ej, jeszcze 5 mnie atakuje, pomóż mi, ale przegramy to! Pomagam ci cały czas! Padaj ty rzesz! Okay, no i elegancko rozwalili, no i to mi się podoba. Mi się wydaje, że to koszmary nasze były. Ty się boisz Skibidi, to ty go widziałeś, a ja widziałem Steve'a, bo ja się Steve'a boję. Może ty się Steve'ów boisz. No, ja Skibidi, ja no powiem wam widzowie, że trochę się cykam, co nie, bo one są dosyć mocne. Ale jak widać daliśmy radę, pokonaliśmy ich. Także co, Alek, ty sobie 10 diamentów i 10 złota kopia, to samo. Dobra. Kopiemy, nie tracimy czasu i idziemy normalnie tam do góry. Hop, hop, siup. Złoto będziemy musieli przerobić, czy on weźmie od nas, tak? Nie wiem, trzeba go zobaczyć, spytać się go. Dobra, najwyżej się przerobi, na razie nie przerabiamy. Ja już prawie mam 10 diamentów, 9 i 10. Dobra, to teraz złoto, nie, kopiemy złoto. Prawie zebrałem całe, jeszcze 3 potrzebuję. Tylko więcej mu nie dawaj, co nie, bo te villagerowie w tej wiosce to są takie złodzieje. Oni by wszystko chcieli, ale za dużo wykopałem, mam pomysł, jakby on nie chciał nam takiego złota wziąć od nas, to jeszcze weźmy 3 szmaragdy i wtedy go przekupimy, dawaj ty. No dobra, no jak chcesz. Okej, dobra, to ja mam jednego szmaragda, ja ty weź 4. Dwa. No i super, chodźmy, idziemy normalnie do tego pana villagera, kupmy od niego wagonik, żeby móc wjechać na te planety wielkie, ogromne. Jestem ciekaw, co tam jest u góry w środku, to nie? Także szybciutko, biegniemy. Dawaj, Alek, za mną tutaj. Musimy to sprawdzić razem, dawaj, chodź. Do pana villagera, biegniemy. Najpierw idziemy do złotego, bo myślę, że złoty chyba będzie gorszy albo lepszy. No nie wiem, dobra, w każdym bądź razie najpierw złoto wyrzucamy. Diamenty są panie lepsze. Villagerze, dzień dobry, witamy. My przyszliśmy kupić dwa wagoniki, tak? Czy proszę, pan takie tutaj złoto przyjmuje, czy pan takie złoto nie przyjmuje? Panie. Czekaj, pisze, że tak. Nie pisze, tylko macha, że tak. On w ogóle bankomat ma tu u siebie. Ja szmaragdów mu nie daję. Ja też nie, za co? Dobra, dajemy, dobra, dostaliśmy dwa wagoniki elegancko. Jeden dla ciebie, Alek, jeden dla mnie. I jedziemy. Ej, ale tu kutka na klucz jest zamknięta. Panie, proszę nam otworzyć. Otwórz nam, a nie. Co pan tutaj odwala?
Pan tu się zamyślał, ale dobra, już nam otwiera elegancko. No zobaczmy, czy da radę otworzyć. W ogóle on ma to przemyślane, co nie? Bo jakbyśmy tego nie otworzyli, znaczy mieli swoje wagoniki i chcieli wjechać, to byśmy nie dali rady tu wejść. Dobra, już jadę. Wow, jak szybko, to samo pojechało. Ja tylko wsiadłem, nie musiałem tym ruszać. Ja jadę za tobą, patrz, jedziemy do samej góry. Ale silny ten wagonik jest, że on daje radę normalnie, mogę jechać, dobra, muszę powoli. Zablokowałeś mnie, Dobra, powoli jedziemy i musimy do góry, bo tutaj na dole nie ma zasilających torów, a tu już u góry są i przyspieszamy. Tam kabelki elegancko. Też się popękały, wydaje mi się, wiesz? To co? Kabelki musiały się pozrywać, ja tego Może być, ale my do góry lecimy tutaj, wjeżdżamy, wychodzimy. Nie, bo ja wracam. Co ty robisz? Prawie wróciłem na dół. Dobra, no to otwieraj tą budę, dlaczego to się nie chce otworzyć? Jak ten villager nas oszukał. Villager, wiesz co, słuchaj, ja mam inny pomysł. Zrobię jaki? To tak. Co ty rozważasz, tu wejście robisz? Ja sobie zrobię lepsze wejście, tutaj, tędy, Dobra, czekaj, ja wagonik odstawię. Elegancko, dobra, jesteśmy, weszliśmy do kuli i mamy jakiś teleport. Wow, to jest za teleport? Razem wchodzimy, nie? Czy w ogóle nie wchodzimy? Razem wchodzimy, dawaj. 3, 2, 1, wchodzimy do teleportu i się teleportujemy. Wow, jesteśmy. Się teleportowaliśmy, wyszliśmy z teleportu. Alek, wydaje mi się, że jesteśmy na tej planecie u góry, całkiem faktycznie, na samym szczycie. Ja tu jest ta diamentowa po prawej stronie, spójrz w prawo, Tak, ale nie doskakuj do niej, bo nie doskoczysz i będzie problem. Nie skacz pewno? Tam, tylko tutaj coś mamy. Tutaj coś mamy do skakania, chyba parkour. Ale na takiej wysokości, co? Przecież jak spadniemy, to będzie klapa. Nic nas tutaj nie uratuje. Może nie skaczmy, zostajmy tutaj. Nie, musimy dojść do samego końca, ja chcę zobaczyć, co tam jest. Widzę jakieś drabinki z daleka, które prowadzą w stronę nieba, więc chodźmy po tych blokach delikatnie, tylko czasem ale nie powoli, żebyś powoli. Nie spadł. Uważaj, powoli tylko, żebyś nie spadł. Dawaj. Tak, powolutku, ostrożnie musimy przechodzić. Ja jestem dobry w parkurach, więc się o mnie nie martwcie. Bardziej bym się martwił o Alka, bo ja Alek słaby jest taki jestem, słabszy, ja jestem jednym ze słabszych parkurowców w Minecrafcie, Tak jest, o Jezu, prawie spadłem. Uważaj, trzymaj się mnie tu, żebyś nie spadł. Trzymam się, złapnie za rękę, ja się boję. Czekaj, przeskakuję, do końca chcę dojść. Drogi się rozdzielają, jedna co prowadzi teraz? Do nieba, a druga prowadzi do skrzynki. Ciekawe co jest w tej skrzynce, dobra, idziemy do tej skrzynki zobaczyć. Idę za tobą. Dawaj do mnie, posuń się, uwaga, i cyk, dobra, jestem. Teraz elegancko otwieramy skrzyneczkę, mamy tutaj łuki i strzały, to bierzemy po łuku i po strzale i biegniemy dalej, chopsiu, przeskakujemy te parkury, musimy dojść, jakieś drzwi tutaj widzę, dobra, zobaczymy, dokąd te drzwi prowadzą. Ale czekaj, bo tu jeszcze są jakieś tarcze po prawej stronie, musimy trafić je. Widzę je, właśnie jestem na środku nich, weźmy łuki i strzelajmy do tych tarczy, dobra. Zobaczymy co się stanie. Nie trafiłem, czekaj. Na środek, celuj w środek, cyk. Celuję. Chyba. Dobra, cyk, kolejna strzała, kolejna. Ale w środek celuj, bo coś ci to nie wychodzi. Próbuję, ja taki dobry w to nie jestem, Dobra, czekaj, ja też się skupiam, bo tu trzeba trochę wyżej ten znacznik, bo albo czerwony, albo złote trzeba. Czekaj, tu jeszcze nie ma. Chyba wszystkie już się strzeliły, zobacz, idealnie w środek. Nie, czekaj, tu jeszcze druga jest, jeszcze jedna jest, czekaj, w środek, trafiłem. Pomogę, bo ty nie potrafisz, dobra, cyk, trafiłem. Moje strzały dolatują. Chodź dalej, idziemy, trzeba teraz te drzwi otworzyć jakoś. Idziemy zobaczyć, może będą otwarte albo coś. Czekaj, nie mogę ich otworzyć, ty jest jakiś problem, może tutaj czekaj, coś... Czekaj, dookoła jest... Znalazłem guzik jakiś, faktycznie, dobra, otworzyło się. Ty! Jeszcze raz, albo czekaj, ja z łuku go strzelę, czekaj, nie podchodź. Nie, otwórz, a ja... Widzisz? Ja wejdę, tak. A nie, a ja? Czekaj, otworzę ci. Teraz wchodź. Dobra, jestem. Elegancko. Dobra, ładnie, pięknie, wszystko sobie poradziliśmy. Przeszliśmy bezproblemowo i mamy teraz, co tu jest? Jakieś wentylatory, które pchają do góry? Dziwna sprawa, na takim czymś to łatwe, patrz tutaj, ty nie spadnij, coś ty zrobił. Spadło mi się trochę. To uważaj, lecimy do góry. Znowu spadłem. Dobra, skupmy się, musimy do góry jest. I do przodu. Pełne skupienie, lecimy do góry, hop, i teraz teraz lecimy do góry, to dawaj, jest za dawaj, ciężkie. Dawaj, lecimy, ja jestem prawie na samym końcu, już prawie i... na mnie poczekaj, bo to jest, te wentylatory naprawdę są ciężkie, ale jestem. Dobra, jak się postawi dłużej, to jest okej.
Dawaj, dawaj, już dawaj. No, doszedłeś do końca? No, tak, jest na końcu, no, dawaj. No, no nie, spadłem. Ej, to może będę cię pchał, ty, co? Nie, czekaj, czekaj, poczekaj, ja się muszę skupić, ostrożnie, powoli i spadłem. Musisz znowu najpierw do góry podlecieć, no, a nie, że no tak dobra, od razu podlatuję, próbujesz. Podlatuję, o co ci chodzi? No, no nie, no nie wierzę w to! Co jest grane z tymi wentylatorami? Chcesz bloki złota? Mam bloki złota, ma się podstawić. O, no to daj, 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 ja się podsadzę. A ła, co ty temu villagerowi nie zapłaciłeś, czy co? Zapłaciłem, ale to są te, które co przejście robiłem. Czekaj, czekaj, ja się podbuduję chyba, bo inaczej nie dam rady. To jest jakieś zepsute tutaj. Siup, no ja siup, dałem radę jakoś. Porobię. No, dawaj, dawaj, dawaj. I... Dobra, jestem, jestem, udało się. Okay. W ogóle powiadomienie dostaję, ktoś zasubskrybował mój kanał. Pozdrawiamy Anię oraz jakiegoś Mateusza. Pozdrawiamy na odcineczku. Ej. Także widzowie, jeżeli chcecie być pozdrowieni, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Ja a też my idziemy subika do góry. Ty, idziemy do nieba zobaczyć, co tam w niebie jest. No dawaj, to ty pierwszy, okej. Okay. I do, i pa, zepchnę cię, zepchnę cię. Chodź nie, tutaj, nie, chodź nie tutaj. Nie spychaj, nie spychaj. Wspinamy się na sam szczyt, zobaczyć co my tu mamy. I jest tabliczka skacz i strzałka w dół. Ej, co jest grane? Gdzie my mamy tu skakać? To jest co? Ej, tam! Ty, widzę coś, ty, widzę ty coś, tam skacz jest jakaś lawa. Ale co, do lawy? Do lawy chcesz skakać? No co no, ty? No trochę chyba nie. To ty może pierwszy, co? Czemu i ja powiesz, pierwszy? Było. Czemu ja? No nie wiem. Tylko mi no nie dawaj zepchnij, dobra, to trzy. Ba, no nie, co się... Nie, ratunku, leci, się nie trafię leci, do leci, tego. Leci, leci, dawaj, o, dawaj, i jak, żyjesz, Alek? Alek, halo, wszystko z tobą jest w porządku? Ej, chyba zginął, chyba tego nie przeżył, o nie, Alek, Alek, wracaj, gdzie jesteś? Ej, sobie w... Ej, dobra, nie słyszymy Alka. Kręcamy okay, go, no że mnie nie ma. Ja też muszę spróbować, on pewnie mnie oszukuje. Teraz mikrofon wyciszyłem. I lecimy, 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 patrzymy, lecimy, czy on dobrze żyje. Lecimy, sobie, lecimy, on chyba leci. Tak jest, dobra, dostałem o, siema się. Co tam? Siema, Alek, ty, co tu jest grane? Jak to lawa się utrzymuje u góry i wpadliśmy do wody? Co no właśnie, jest grane? Nie wiem, co się stało, ale chciałem cię wkręcić, że padłem i się nie odzywałem, no. O, ty mały, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Ale nabrałem cię. O nie, 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 zostaw mnie, to ja od jakiś portal jest, ty, chodź. Ty, co to jest za portal? Dokąd to prowadzi? No właśnie nie wiem dokąd, ale możesz iść. Jest niebieskie ta planeta dobra, to obok. Wchodzimy, dawaj dobra, za mną, to bo wchodzę. Się teleportuje. Wchodzimy, wychodzimy, wow. Ej, i gdzie my jesteśmy? Ej, z powrotem jesteśmy na tej złotej kuli ziemskiej. Chyba to przeszliśmy. Ty. Ej, faktycznie. Tak jest, dobra. Ty, Alek, to teraz wracamy i idziemy na diamentową. Powiem wam, że na tej planecie było całkiem zacnie, całkiem fajnie, podobało mi się. Jestem ciekaw, jak będzie tam. Czyżbyśmy z wagoników zapomnieli? Chyba zjechały na dół, no. Dobra, no to biegniemy. Biegniemy do tych wagoników. Ała, jednego lecimy już widzę. A do jednego wagonika da radę wsiąść dwie osoby? To czekaj, ja wejdę pierwszy, a ty mi za plecy. Nie, ja wejdę pierwszy i się wtedy przekonasz. Nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja no cię popchnę, okej. Siadaj, dobra, siadaj. Dawaj, wsiadam. Dobra, nie wsiądę, dobra, lecę. No nie wsiądziesz, jak to? Dobra, ty poczekaj na mnie, ty jesteś szybszy niż ja na wagoniku. Ale lamus, lamus. Dobra, dogonię cię, patrz, pa, jak cię wyścigam. Ale słabeusz. Nie dogonisz mnie. No nie, blokujesz mnie, odejdź. O jest, spadłem. Ojej. Gdzie jesteś? Halo, ale przeżyłeś? Ja w wiosce jestem. A, no to dawaj z powrotem, wagonik odjechał do góry sam, nie wiem, jakieś to zbugowane. Czekaj jest na mnie. Dobra, ja tutaj teraz idę do pana villagera, dam mu 10 diamentów i chcę iść na planetę diamentową. Idziesz, Alek, czy ja mam sam iść? Idę, diamenty no, daję, daj lecimy panu villagerowi tutaj diamenty. Panie villagerze, proszę, diamenty wyrzuciliśmy. Panie, przestań jeszcze pieniądze i chodź, dawaj. No, dawaj, bo nie ma czasu. Wagoniki dwa potrzebujemy i otworzyć tą kłódkę, bo jest zamknięte, nie damy rady tu wejść. No dobra, dawaj, dawaj, dawaj mi, o, wagonik już mi daje, okej, okay, dzięki. Jeszcze no, ja, jeszcze ja, też ty, ale to a, moje. Dobra, o, sorry, weź sobie, panie villagerze, proszę otworzyć tą kłódkę, o, dziękuję bardzo. Dobra, no to villager otworzył, my teraz wsiadamy. Ja pierwszy nie, jadę. Stój, 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 wagonik mój pojechał z tobą. No i co teraz? Wróć się. Ej, dobra, ja stoję, czekam na ciebie. O. Ale jak on się wyścignął? Co jest grane? Nie wiem, ale nie, nie pchaj mnie! O, czekaj, panie villager. Ja idę do villagera. Panie, kolejny wagonik, bo jeden sam odjechał, na pusto pojechał. Tak, o dobra, villager da mi wagonik. Na spokojnie, Alek, już jedź, bo pasażer na gapę. Ja przeszkadzam czemu?
Dobra, pan villager dał mi za darmo jeden wagonik, ja wsiadam tutaj do wagonika i jedziemy. Teraz jedziemy sobie elegancko, wjeżdżamy na górę planety tej diamentowej. Zobaczymy, co będzie u góry, także szybciutko, wjeżdżamy, nie tracimy czasu. O, i jest mój wagonik, którego teraz będę wyprzedzał? Chyba tak, ej, dam radę go wyprzedzić, czy go będę chwał? Ja go wyprzedziłem, patrz, udało mi się. Czekaj, ja się przesiądę. Przesiadłem się, dobra, zostawię tam ten wagonik, niech sobie stoi, a my wjeżdżamy do góry i zobaczymy, co będzie w tej planecie. Już się nie mogę doczekać. Wjeżdżamy. Dobra, szybciej, jedź wagoniku, jedź. Dobra, jesteśmy już na miejscu. No to co, otwieramy i wchodzimy, dawaj. Normalnie otwarte. No to co, kolejny teleport, także teleportujemy się. 3, 2, 1, wchodzimy. I się teleportujemy. Wow, ej, co jest grane? Spadliśmy jakby z góry. Widziałeś to? No, w środku jestem, ty, coś magia tam. Jakaś. Dobra, gdzie my się tutaj pojawiliśmy? Nie wiem, ale chyba się w planecie tej, wiesz? Ja wiem, że w planecie, ale co tutaj jakiś labirynt robi? Dobra, nie wiem, dziwna ale sprawa, prowadź. Ale musimy z niego jakoś wyjść, także chodź za mną, nie tutaj przejdziemy. Gdzie ty jesteś? Ja się zgubiłem. No, na środku, już. O tak jest, dawaj za mną. No tak, nieźle, za tobą, poszedłem. No faktycznie, no to wysokość ja prowadzę. Dobra, wracamy się, trzeba trzymać się prawej strony, żeby przejść, czyli tędy, o, i dobrze, znalazłem. No nie, no tak, znalazłeś znowu, nie, stop. Dobra, jednak lewej strony trzeba się trzymać. Poczekaj, tu weszliśmy, a jest jakieś inne wejście. Nie i ma. Coś mi ścięło Minecrafta. Co jest grane? Dlaczego mi ścięło Minecrafta? Masz słaby komputer, chodź. Ty masz słaby komputer, jesteś, ja mam lepszy bambikiem jesteś. Teraz bambiku, bo została ostatnia ta i powiesz, że ty prowadziłeś i że doszedłeś. No tak, a tak nie ja jest. Prowadzę i nas nie, bo jest zaprowadzę droga. Tutaj, patrz, tędy, tutaj. Ej, ty nie wiesz, gdzie iść. Jak to nie wiem? Ja wiem, gdzie iść, ty. Chłopie. Czekaj, zaraz cię dogonię, tutaj przejdę sobie na lewo, na prawo, może tutaj tędy, bardzo ciężki, skomplikowany ten labirynt, i doszedłem, ja też, ale jesteś słabiak, co ty wyrabiasz, no nie, zaraz się spalę przez ciebie, wpchałeś mnie do lawy, nie spalisz się, mądziole mały ty, a dobra, zostaw mnie, uciekam. Ej, co no, jest? Nie rób mi tak, wypchałeś mnie do lawy, co żeś narobił. Teraz... Poczekaj, tam jest jakiś creeper diamentowy wielki. A teraz ci ciepło przynajmniej jest. No, zaraz tobie będzie ciepło, co ty wyrabiasz? Dobra, chodź, goń mnie, chodź. O, dobra, żartowałem. Parę się. Musiałem ci oddać, dobra, już. Nie, było dwa serca mam. Dobra, tu jest jakiś creeper, widzę, ja go ominę i wezmę. Ja go pokonam, czekaj. Z tej strony będę go nawalał. Patrz, wepcham go do lawy, a masz. Ale nie do mnie. On mnie zaraz zepcha, ej, Alek, pomóż mi! Z łuku go biję, czekaj. Czekaj, ja go rozwalę, a masz, creeperze, jaki dziwny creeper. Ej, pomijcie! On się nie pali, co jest grane, jaki on jest mocny! On mnie goni, ty! Co jest, czemu on mnie goni? A masz, padaj! Sebek, ratuj mnie! Creeperze. A masz i padł, ej, udało się, tak jest, dymek poleciał. Ale gdzie jesteś? Czemu on zaczął mnie gonić nagle? Nie wiem, on był jakiś dziwny, diamentowy creeper, pierwszy raz coś takiego widziałem. Ej, spadnij tutaj, bo stąd nie ma wyjścia chyba na dole. No przecież widzę, uważam, co nie? Przechodzę, no dobra, ja jestem w dobrych, już coś ci o tym mówiłem, także możesz się uczyć ode mnie i przeskakiwać to tak jak ja. Dobra, to ja przeskakuję tak jak ty, proszę bardzo. O, tutaj, tędy, tu. Ojej, dziękuję bardzo. Masz alergię na creepery? Kichnęło mi się, wiesz? A, no rozumiem. Ty, no serio, jakie tam mam przejście? Ej, nie, spadłem na dół. Ej, to wiesz co? Masz jakieś bloki? Ja bloki, tak średnio. Ale... Nie, na poważnie, to weź się rozbij to. Dobra, ja ci pomagam, ja tu będę z góry kopał, a ty z dołu, dawaj. Dawaj, podbudowuję się, do góry, potrzebuję tu jeszcze więcej. Ej, wykopałem się w ogóle gdzieś do ziemi, co jest grane, daj mi tu jeszcze jedną wełnę. Wnętrze tej planety, ty. Chodź tutaj. Dobra, ja już jestem u góry, elegancko, idziemy teraz dalej. Ale co my tu mamy? Ej, tu są jakieś lasery, jak my to przejdziemy, a jak się schylimy? Tak chyba tego nie przejdziemy, normalnie ten laser mnie dotknie. Ej, mam problem, będziemy musieli usiąść albo się położyć jak Alek. Ej, to patrz, też jest dobry sposób. Się, dobra, to słuchaj, ja usiądę i będę na siedząco to przechodzić.
przechodził. Dawaj, dawaj, przechodzimy to. Dobra, idziemy. Elegancko, zobacz, zobacz jak przechodzę. Super, doszedłem do końca. Jak szczęśliwca jestem. Zobacz, co tu jest grane. Ej, tu są jakieś te... Dobra, wstanę, poczekajcie. I zobaczcie, tu są jakieś dziwne potwory, które chyba będzie trzeba rozwalić. Innej możliwości nie widzę. Także weźmy sobie łuki i je nawalajmy. Nie otwieraj furtki, będziemy przez furtkę bić. Ba. Nie, nie, nie otwieraj furtki, nie otwieraj furtki. Ja normalnie rozwalamy tutaj łukiem i strzałami. Elegancko padają. Dobra, ja idę po nich. Chotu, cwaniaku, ty, chotu. Zobacz, na dwie strzały padają. Okej, daliśmy radę, rozwaliliśmy je i mamy teleport. Czyli to jest koniec drugiej planety. Powiem wam, że całkiem fajnie było. W ogóle mam strzałę w głowie wbitą. Nie wiem, jak to się stało, ale cóż, trudno się mówi. Dobra, ty, słuchaj, mamy tutaj teleport. Okej, więc to wygląda na to, że to jest koniec już tych dwóch planet. Obydwie planety były mega super. Złota tak samo, diamentowa. A jeśli wam się podobały planety, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subika na naszych kanałach. A ja ze Sebkiem wchodzimy już do... To ty, Sebek? To nie byłem ja. To nie ty? A możemy iść do portalu, czy tak średnio? Tak, wchodźmy już, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, śpieszymy się. Dobra, teleportujmy się, no. Na razie.